Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Harry'ego Pottera i to jest przedostatni odcinek, najprawdopodobniej. Oczywiście to nie jest nic takiego, wiecie, super potwierdzonego, ale wydaje mi się, że nic więcej nas tutaj nie czeka. Czekajcie, bo tutaj coś mam. Zobaczymy, czy coś mi się odblokuje. No nic tutaj nie ma. Bardzo mało FPS-ów teraz, 30. I to niestety czuć. Okej, gdzie jest sówka? Nie ma sówki. Dobra, kit z tym. Nie ma sowy. Dobra, gdzie my musimy teraz lecieć? Jak pewnie wiecie, bitwa o Hogwarts się już zaczęła, to chciałem powiedzieć. A mi się język plącze. Także zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze ciekawego, co się wydarzy. Teraz najprawdopodobniej wiem, co będzie. Będzie misja ze Snape'em. Ale zobaczymy, gdzie w ogóle się udamy. Mamy McGonagall, która nas ponagla. Co my musimy zrobić, McGonagall? O co chodzi? Czy to jest już ten moment, w którym będziemy się musieli bić ze śmierciożercami? W sumie chyba tak. Tak mi się wydaje. Zresztą za chwilę zobaczymy to. Także jeżeli odcinek ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Możesz go skomentować i tak dalej, i tak dalej. Herbatkę sobie piją. A, są w porcie, szybko! Musimy iść do portu. O, mamy olbrzymy. Super olbrzym. I serio, będzie nas olbrzym gonił? O, droga powrotna jest zamknięta, no. I już trwa bitwa. O! Dobra, musimy jej pomóc. Okej. Także jesteśmy sobie. Dobra, tu jest mechanizm, który jest popsuty, będziemy musieli go naprawić najprawdopodobniej. Ale zanim to zrobimy, prawdziwy czarodziej, jak zwykle po jednym pieniążku. Także jest ciekawie. Dobra, pyk. Co my tu mamy? A, z tym oczywiście nic nie mogę zrobić. Pyk. Halo, dajcie mi wejść. A, to musi być Ron, sorry, już się robi. A widzę, że tam będę mógł tarczę Hogwartu chyba znaleźć. No nie, tutaj nic nie mogę z tym zrobić. A, przecież tu mogę wejść, a ja szukam miejsca, w którym będę mógł wejść sobie. Super flotar, naprawdę. Dobra. I mechanizm musimy naprawić. Łapka tu. Halo, łapko. Dobra. I co ta łapa będzie musiała? Jest, pokazała mi kciuk w górę. I wy możecie także pod tym odcinkiem zostawić kciuk w górę. Albo nie, jeżeli nie chcecie. Na przykład. Nie wiem. Jo, mamy dzikusa, mamy olbrzyma. Dzięki olbrzymie. Bardzo dobrze, że tu byłeś. Naprawdę. I co, ja mogę iść tu? O co chodzi? I co, tarczę dostanę za to? Chyba nie. Dziwne, no ja bym chciał tą tarczkę. Ale chyba... Chyba niestety jej nie dostanę. No dobra, trudno. Nie wiem, w jaki sposób mogłem tą tarczę uzyskać. Jeżeli ktoś wie, to niech mi napisze w komentarzu, bo... Serio, nie wiem. Nie wiem, o co tutaj chodziło. O kurde, mamy śmierciożerców. Co jest? Czemu... A, są pająki! Ja tak mówię, o co chodzi? Czemu Ronowi coś zaczęło nagle nie pasować? Dobra, torebka, szybko Hermiona. Przechodzimy do akcji, o, pająk następny idzie. Aha, katapulta! Nie, pająku, nie gryź mnie! Dobra. Mamy dynię i musimy pewnie w to trafić. Bum! I dostał! Pierwszy strzał w olbrzyma. W sumie te olbrzymy nie są w ogóle olbrzymie. Ale spoko. Dobra, co we mnie tu napierdziela? Gdzie jest w ogóle reszta? Harry, Ron, ktokolwiek. Dobra, tam jakaś tarcza idzie. Od tego pana. Wow! Olbrzymie, proszę się uspokoić. Dobra. Jeszcze jeden strzał. Bum! I dostał po raz drugi. I znowu przyjdzie śmierciożerca, który będzie go osłaniał zaklęciem Protego. Serio, rozwaliłeś nam to. Ale ty jesteś niedobry, olbrzymie. Naprawdę. Żałuję, że poznałem takiego olbrzyma.
Dobra, one nic nam nie zrobią, te pająki. Ron oczywiście płacze. Czekajcie, rozwalę i tu był gdzieś śmierciożerca, okej? Mogę już strzelić? Mogę. Dajcie mi... Co jest? Dobra, dostałeś. Okej, trzy etapy walki za nami. Także ruszamy dalej. Ruszamy dalej, się nie zatrzymujemy. A, będziemy mogli sobie tu wejść. Całkiem logicznie pomyślane. A, tu był śmierciożerca. Siema. Nawet nie zauważyłem gościa. Co jest? A myślę, że tego tu nie ma. Tarczy. O! Słyszę. Ktoś tam był. Słyszałem ucznia Hogwartu, który był chyba pod tym uwięziony. Albo nie pod tym. W sumie nie wiem. Ale coś mi nie pasuje. Oświetlenie, żeby było jaśniej. I dobra, szybko. Uciekamy. O, tam jest kluczyk. Siema, kluczyk. Niestety nie mam nikogo, kto ma, kto jest goblinem, albo nie wiem, pani Cole. Pani Cole. O, uczeń w niebezpieczeństwie. Halo. Yeah, zarąbiście, udało mi się go ogarnąć. I teraz co? Co ja mogę ci zrobić? Właśnie, peleryna niewidka jest potrzebna. Spoko. Co jest? Aha, bo tu są śmierciożercy, którzy nie dadzą mi chwili wytchnienia. Kurde, jaki młyn jest! Nie można nic zrobić. Dobra. Pyk. Okej, dobra, mam pelerynę. No, myślałem, że będzie... Ty, czemu on we mnie może celować? I wydaje mi się, że będę musiał iść tu, bo tam było po prostu, tam była czarna magia, także to nie jest coś, co mnie interesuje w tym momencie. O, będziemy mogli zrobić nutkę. Niestety nie mam pojęcia, co to za nutka jest, jaki ma dźwięk, czy cokolwiek. Ale spoko. Zobaczymy, co mi to da. Gramofon. Jakaś płyta. O. Yeah, klaszmy. Woo, zabawa trwa. I tam mamy coś tam do Wesley. Wesleye. O kurde. Dobra. Zobaczymy, co będziemy mogli z tym zrobić. Łehehehehehehe. A, i teraz będziemy mogli ci... A nie, to kieszonkowe bagno to jest? Tak, bagno go wciągnie. Naprawdę? Ja pierdzielę, co my robimy z tymi trollami? Znaczy z ogrami. Dobra. Lecimy, już chyba jesteśmy coraz bliżej. O nie! Mamy wilkołaka. Piesku! Kostka! Wow! Dobre zaklęcie, dobry pomysł, Hermiona. Okej, mamy Voldemorta, mamy Snape'a, mamy Luciusza Malfoya. Nie ma ciastek. Skończyły się ciastka. A, ja pierdzielę, że Snape zjadł wszystkie ciastka. Naprawdę? Ale to jest głupio zrobię. Naprawdę nie podoba mi się to, co, jak to zostało przedstawione. W ogóle to kompletnie inaczej wyglądało. Chodźcie za mną. Słuchajcie, już wam mówię, jak to było w książce przedstawione, jak to powinno być, bo we filmie nie wiem, nie wiem, czy to zostało dobrze zrobione. Chodzi o to, że Voldemort zdobył czarną różdżkę, tą różdżkę z opowieści o trzech braciach i tak dalej. Ale miał z nią pewien problem, bo różdżka go nie słuchała i nie miał pojęcia dlaczego, co się dzieje. Z tą tarninową różdżką, którą Harry dostał od Rona po tym jak wyłowili tego Horcruxa, to też było chyba we filmie, tak, we filmie na stówę było. W grze tutaj nie było. To też różdżka nie słuchała w ogóle Harry'ego. Wiecie, to tak jakby miał przyszytą obcą dłoń, nie? Coś tam sól, tak było to mniej więcej wytłumaczone. I halo, no dobra, mogę się ruszać.
No i Różka nie słuchała Voldemorta, jako że on chciał być przygotowany na to, że pokona Harry'ego w ostatecznym pojedynku, który już niedługo się wywiąże. To zdobył tą Różkę i go nie słuchała i przypomniał albo ogarnął sobie to, że aby zostać prawowitym władcą Czarnej Różki, musisz zabić poprzedniego właściciela. To jest oczywiście mit, nie trzeba zabijać poprzedniego właściciela, trzeba go tylko pokonać. I aby właśnie ta Różka go się usłuchała, Voldemort poświęcił Snape'a, aby wreszcie Czarna Różka zaczęła go słuchać. Tak to mniej więcej wyglądało, a nie że jakieś gówniane ciasko. Naprawdę, to tak mi się nie spodobało teraz. Tak niefajnie to było zrobione. No ale cóż, to jest tylko gra, nie? Gra ma być śmieszna, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was nie czytał książki, to fajnie by było, jakbyście właśnie poznali prawdziwą historię. Co jest? To Harry będzie okej. Musimy znaleźć pojemnik na wspomnienia Snape'a. Niestety. Ponieważ Snape już umiera powoli. Nawet już bardzo, bardzo, bardzo umiera. I musimy szybko znaleźć wspomnienia, w których się dowiemy wszystkiego, jak to od początku wyglądało z jego perspektywy. Naprawdę, fajna sprawa, fajne wyjaśnienie. Zarąbisty taki twist fabularny po tylu latach, gdzie Snape, wiecie, nienawidzi Harry'ego i tak dalej. No tu się nagle okazuje, że od początku, powiedzmy, był po jego stronie, tylko nie chciał, aby to było, aby inni o tym wiedzieli. Spokojnie, zaraz to ogarniem, tylko muszę znaleźć to pudełeczko. Aha, tu by był potrzebny nam... O! Jakieś są części. Mogę coś z tych części zrobić? Halo, części. Mamy pająka. Spoko, ale tu no nic nie mogę z tym zrobić. Są części. I one na 200% będą mi potrzebne. Dobra. Jeszcze już mogę coś złożyć z tego? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie mogę. Dobra, sprawdźmy tu. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie, wiem, że autorka Harry'ego Pottera wyjawiła, z tego co tam gdzieś czytałem, nie wiem ile w tym jest prawdy, a ile ściemy, wyjawiła właśnie aktorowi grającemu Snape'a prawdziwą rolę, jaką on tam będzie pełnił po prostu rolę pod koniec filmu. Znaczy, że ma być dobry, wiecie, że od początku on jest dobry, ale jest zbyt dumny, żeby się przyznać, że pomaga Harry'emu i tak dalej. Takie różne dziwne zawirowania fabularne. Dobra, potrzebujemy, widzę, że tego. Pyk, dajcie mi światło. Spokojnie, Snape, jeszcze nie gin. Mamy chwilę, aby twoje wspomnienia uzyskać. A nawet nie, to po śmierci weźmiemy, prawda? Dobra, właśnie coś pamiętam, że z tą rybą było. I teraz już sobie przypominam, że było potrzebne kółeczko. Napełniamy to wodą i nie wiem, czy napompujemy tą rybę? Coś takiego, nie wiem. Zaraz się przekonamy. Rybko, jakaś ryba głębinowa. Nie fajnie wygląda, albo jakaś pirania. O, oczywiście pad mi się odłączył. Norma. O, chyba rybce się chciało bardzo, bardzo pić. Spoko. Dobra. O, mamy wreszcie pojemnik, idziemy do Snape'a. Dobra. I mamy. Nie lecą z niego wspomnienia. Co my właśnie zrobiliśmy? Umarł. Ale mamy wspomnienia Snape'a, także spoko. Teraz musimy... O, Voldemort przemawia znowu do...
do całego Hogwartu, że śmierciożercy mają się wycofać i mają chyba godzinę czy tam dwie godziny, aby oddać im Harry'ego Pottera. Jeżeli nie, to tym razem on sam wkroczy do Hogwartu i zakończy całą tą wojnę, jako że posiada czarną różdżkę, która teoretycznie już go słucha. Także tak to mniej więcej wygląda. I zapraszam was już jutro na chyba ostatni, najprawdopodobniej odcinek. Także dzięki za oglądanie i na razie.